dziesięć najdroższych polskich filmów Twój Vincent, brytyjsko-polski pełnometrażowy film animowany techniką malarską z 2017 roku. Film trwał około 90 minut. Twój Vincent otrzymał nominację do Złotych Globów 2018 w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany. Rywalizację o statuetkę przegrał z filmem Coco. W styczniu 2018 roku film został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany. Film również otrzymał Europejską Nagrodę Filmową za Film Animowany. Fabuła filmu opowiada burzliwe koleje losu artysty i jego tragiczną śmierć. Jest osnuta na kanwie jego obrazów, a narracja jest prowadzona przez znajomych malarza, postaci występujące na jego portretach. Film skupia się na tajemniczych okolicznościach śmierci Vincenta. Syn jego przyjaciela próbuje dostarczyć list napisany przez Van Gogha i jego rodzinie, docierając do kolejnych znajomych malarza. Odkrywa historie kryjące się za jego śmiercią. Fakty z życia van Gogha zostały ustalone m.in. na podstawie 800 napisanych przez niego listów. Koszt produkcji to 22 610 841 zł. Jeszcze Dzień Życia. Pełnometrażowy polsko-hiszpański łączący techniki animacji dokumentu film z 2018 roku oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego, który jest cholernym geniuszem, pod tym samym tytułem przedstawiający historię. Trzymiesięcznej podróży Kapuścińskiego do ogarniętej wojną i chaosem Angolii. Podczas 31. ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych jeszcze Dzień Życia zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy Film Animowany. Animacje i sceny akcji są przeplecione ze sekwencjami dokumentalnymi, co nadaje filmowi wiarygodności. Koszt produkcji to 23 540 tysięcy złotych. Ogniem i mieczem polski film historyczny z 1999 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Jest to ostatnia z trzech części trylogii Sienkiewicza, przeniesiona na ekran przez Jerzego Hoffmana po potopie i panu Wołodajowskim, choć pisarz stworzył ją jako pierwszą. Równocześnie z wersją kinową wyprodukowano wersję telewizyjną, miniserial pod tym samym tytułem. Koszt produkcji to 24 miliony złotych. Hiszpanka, polski film dramatyczny z 2014 roku w reżyserii Łukasza Barczyka. Akcja filmu dzieje się w Poznaniu w przeddzień wybuchu i w trakcie powstania Wielkopolskiego. Film spotkał się z mieszanym przyjęciem krytyków. Część określiła go mianem nieudanego arcydzieła, perfekcyjnie niedoskonałego, kuriozum roku czy głębi głupoty. Najczęstszymi zarzutami wobec filmu była nadekspresywna gra aktorów, przywodząca na myśl Awangardowy teatr oraz narracja, w której wydarzenia historyczne mieszają się z elementami spirytystycznymi. Koszt produkcji to 24 663 543 zł. Zastanawialiście się czasami, jak się podaje jakąś tak dużą kwotę, tak jak tutaj 24 663 543 zł, czym jest ta końcówka te akurat 3 zł, które wliczono do produkcji. Nie wiem, ktoś kurczę wodę kupił na planie i trzeba to doliczyć. Ciekawe to jest. Miasto 44 Polski film wojenny w reżyserii Jana Komasy, którego premiera miała miejsce 19 września 2014 roku. Przygotowania do filmu trwały blisko 8 lat. Twórcy pragnąc obsadzić aktorów nieznanych dotąd szerszej publiczności, zorganizowali szereg castingów odbywających się od grudnia 2012 roku do marca 2013 roku. Produkcja miała być w zamyśle pierwszym filmem fabularnym w całości poświęconym tematyce powstania warszawskiego od czasów kanału w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przy realizacji filmu wzięło udział około 3000 statystów. Twórcy filmu przed produkcją konsultowali się z weteranami powstania warszawskiego, a sam film, podobnie jak kanał Andrzeja Wajdy, nie pokazuje powstańców jako niezwykłych bohaterów, ale jako zwykłych ludzi rzuconych w wir wojny. Koszt produkcji to 24 823 700 zł. 1920. Bitwa Warszawska. Polski film wojenny w reżyserii Jerzego Hoffmana, którego akcja rozgrywa się na tle wojny polsko-bolszewickiej. Pierwszy polski pełnometrażowy film zrealizowany w technologii 3D. Akcja filmu rozgrywa się w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej. Polski poeta Juan Jan Krynicki, w przeddzień wyruszenia wraz z Wojskiem Polskim z Warszawy, żeni się z polską artystką Estradową Olą. Ślubu udziela im ksiądz Ignacy Skorupka w kulminacyjnym punkcie. Wojny dochodzi do konfrontacji wojsk polskich i bolszewickich pod Warszawą. Koszt produkcji to 25 452 198 zł. Karol Człowiek, który został papieżem. Film fabularny z 2005 roku produkcji polsko-włosko-francusko-niemiecko-kanadyjskiej. Opowiada historię Karola Wojtyły od czasów młodości do momentu wybrania go na papieża. Polska premiera filmu odbyła się 17 czerwca 2005 roku w Multikinie w Krakowie. Specjalne reportaże z premiery nadały stacje TVN i TVN24. Patronat nad filmem objęli m.in. kardynał Franciszek Macharski, portal onet.pl i telewizja TVN. Polska jest jedynym krajem, w którym film trafił na ekrany Kin. Powstał jako film telewizyjny i jako taki był nadawany w innych krajach. Powstała również druga część filmu zatytułowana Karol Papież, który pozostał człowiekiem. Zauważcie, sponsorem tego filmu był TVN. Wyobrażacie sobie dziś taką sytuację, że TVN robi pozytywny film o kościele, koszt produkcji to 35 milionów złotych. Bitwa. Pod Wiedniem. Film historyczno-kostiumowy z 2012 roku w produkcji włosko-polskiej. Bitwa pod Wiedniem to sensacyjna fabuła historyczna, która stanowi koprodukcję włosko-polską. Akcja bitwy pod Wiedniem rozgrywa się w 1683 roku i przedstawia rzekome okoliczności zachodzące wokół drugiej odsieczy wiedeńskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, która powstrzymała atak wojsk tureckich pod wodzą Kary Mustafę na monarchię Habsburgów i zahamowała ekspansję Turków na świat chrześcijański. Ten film jest tak bardzo brzydki i tak bardzo źle zrealizowany. Mimo to koszt produkcji to 44 144 247 zł. Karol. Papież, który pozostał człowiekiem. Film fabularny wyprodukowany w roku 2006 opowiada historię Jana Pawła II od momentu wyboru na papieża aż do jego śmierci. Scenariusz na podstawie książki Historia Karola. Jest to kontynuacja filmu Karol, człowiek, który został papieżem. Film wszedł na ekrany kin 13 października. Polska premiera filmu odbyła się 16 października 2006 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, w 28. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Prawa do emisji telewizyjnej filmu zakupiła Telewizja Polska. Koszt produkcji to 48 milionów złotych. Kwowadis. Film historyczny produkcji polskiej z 2001 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Kwowadis. Równolegle z wersją kinową wyprodukowano wersję telewizyjną 6 odcinkowy miniserial o tym samym tytule. Koszt produkcji to 76 milionów 140 mln tysiące złotych. Jest to najdroższa produkcja polska kinematografii. Podczas kręcenia sceny płonącego Rzymu na planie wybuchł faktyczny pożar. Oroczysta premiera filmu odbyła się w Watykanie z udziałem Jana Pawła II i aktorów. Warto wspomnieć, że w 2016 roku Sienkiewiczowską powieść odczytywano publicznie podczas akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, narodowe czytanie Kwowadzi. Z tej okazji, 3 września, rękopis powieści opuścił na jeden dzień skarbiec Biblioteki Narodowej i można go było oglądać w Warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej. Ilustracje do powieści wykonywali m.in. Jan Styka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. A jak zauważyliście, od czasu do czasu lubię zrealizować jeden z Waszych pomysłów. Ponadto koniecznie zaglądajcie na kanał Drama TV, gdzie są poruszane tematy bardziej związane ze show biznesem, ale też wpadkami różnych gwiazd. Więc jeśli ktoś z Was lubi się pośmiać z naszych popularnych nieudaczników, polityków, aktorów itd. To na pewno Wam się spodoba. Zaglądajcie również na kanał Światowa Historia, gdzie na przykład wpadł mi taki pomysł, aby zrobić odcinek na temat Kwowadis, porównać to co napisał Sienkiewicz z tym co się działo. Naprawdę dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle, czy to w ogóle ma sens. Mam nadzieję, że odcinek Wam się ogólnie podobał. Trzymajcie się w takim razie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Cześć!